Ucieczka z cynnej. Konspiracja T plus 7 godzin i 14 minut. Pokłócili się, bo nic nie szło tak, jak powinno. Pożarli się z wamirem, starli między sobą. Padły słowa, których każde z nich potem żałowało, ale nie mogło już cofnąć. Na chwilę otworzyli się przed sobą i każde pokazało to, co chowa w sobie najmocniej. Lęki, skrywane uprzedzenia, opinie, których do tej pory wstydzili się powiedzieć, cienie z mrocznych zakamarków duszy, a wszystko przepełnione tonami głupich fraz, nic nieznaczących słów i sentencji rzucanych w przypływie chwili ze złością na wiatr. W kłótni nadal wypełniali polecenia z ojczystej planety. Znaleźli szpital, a przynajmniej to, co wyglądało na szpital, i się w nim ukryli. Gdy udało się zarządzić odpoczynek, każde z nich na swój sposób radziło sobie ze stresem i przepracowaniem niedawnych wydarzeń. Amarant szybko stwierdził, że pójdzie sobie postrzelać z dachu, bo musi się jakoś wyżyć. Od tamtego czasu ciszę przerywały odgłosy jakby gromu błyskawicy albo niewielkiego wybuchu. Elanor, którą podczas kłótni z Lejlanii, Wamir wyznaczył na nową dowódczynię. Skuliła się w kącie największego pomieszczenia, prawdopodobnie poczekalni i bez słowa pozwalała łzom spływać po policzkach. Lejlani natomiast cały czas nerwowo chodziła w tej z powrotem. W głowie miała mętlik. Tyle rzeczy naraz, tyle spraw, zagadek. Do tego na pewno jest jakiś klucz i z jakiegoś powodu jej umysł każe analizować te wszystkie elementy. Na pewno da się to zrozumieć, rozgryźć, a potem wrócić na tę planetę. Tak, powrót na Eę to teraz najważniejsza sprawa. Tylko jak to zrobić, skoro nie mogą wrócić do swoich ciał? Co może ich blokować? Kolejny wybuch dochodzący z góry przeciął ciszę i Lejlani zrozumiała, że nie da rady tak myśleć. Cholerny dzieciak musiał sobie postrzelać, a ona nie mogła już więcej wytrzymać tych odgłosów. Po co w zasadzie to robi? Co chce osiągnąć tym szczeniackim strzelaniem? I w ogóle po co przydzielili takiego młokosa do tej misji? Chwileczkę. No właśnie, po co? Obróciła się napięcie i zwróciła ku Eleanor. Elfka doszła już do siebie i jakby czekała na rozmowę z Leilani. Medyczka miała ręce założone za plecami i poważnym wzrokiem patrzyła na kompankę. Elanor, zaczęła pisarka. Co wiesz o Amarancie? Co masz na myśli? Odparła wyraźnie zaskoczona Elfka. Konkretnie chodzi mi o to, dlaczego to właśnie jego przydzielono do tej misji. Pomyśl, przecież założenie było takie, że ciał astralnych nie da się zranić. Nikt nie spodziewał się, że trafimy tu na istoty, które jednak będą w stanie nas zaatakować. To znaczy... W pierwotnym założeniu nic nam nie groziło, a jednak wysyłają z nami wojownika, który potrafi każdego spalić na popiół. Czy to nie jest dziwne? Lejla, nie wiesz, to chyba jednak błędny trop. Jeśli chodzi o decyzje kadrowe, to jednak ty jesteś nadal na pierwszym miejscu na liście tych niezrozumiałych. Amarant jest za to dzieckiem wysoko postawionych polityków, a do tego celebrytą. Jego udział powszechnie traktuje się jako pokazówkę pod publiczkę. Genialne dziecko będzie wśród pierwszych elfów, które zbadają obcą cywilizację. Takie nagłówki podobają się zarządowi. To tyle. Ja wiem, rozumiem, ale posłuchaj, co jeśli to nie jest do końca prawda? To tylko teoria, ale co jeśli ktoś wiedział o tym, że może grozić nam niebezpieczeństwo i docelowo dał tu wojownika? To by znaczyło, że Cynę musiał zbadać ktoś wcześniej. A to jak wiemy, nieprawda, to my jesteśmy pierwsi. Zresztą Elanor przerwała na chwilę i odchrząknęła, oczyszczając gardło. To było dziwne, bo przecież w ciele astralnym nie trzeba było tego robić. Lejlani, jest tu coś ważniejszego, co chcę ci pokazać. Zaintrygowana Lejlani podążyła za gestem dłoni Elanor i wkrótce obie znalazły się w kolejnym pomieszczeniu. Było zniszczone, podłogę i resztki mebli pokrywał biało-szary pył, a ściany i sufit wyraźnie ujawniały odznaki walki z pożarem w przeszłości. Jedynym elementem wyróżniającym się spośród pozostałych była stojąca pod ścianą szafa, a przynajmniej coś, co ją przypominało. Była zrobiona z jakiegoś metalu i wyraźnie wytrzymała zetknięcie z ogniem. Pyłem I czymkolwiek więcej, co zniszczyło w przeszłości pozostałą część pomieszczenia. Elanor podprowadziła towarzyszkę pod drzwi szafy, a następnie oplotła palcami dłoni coś, co przypominało gałkową klamkę, i pociągnęła za nią. A drzwi otworzyły się piszcząc niczym klaun z pozytywki. Lejlani stanęła jak wryta. Jak to zrobiłaś? zapytała. To jakieś zaklęcie? Nie. Elanor spoglądała jej głęboko w oczy, starając się podkreślić szczerość oraz powagę sytuacji. Odkryłam, że w formie astralnej możemy na tej planecie dotykać rzeczy. Nie. Lejlani pokręciła głową z niedowierzaniem niczym małe dziecko, gdy ogląda pokazy iluzji. Przecież to niemożliwe. Faktycznie. Forma astralna pozwalała na przebywanie poza ciałem nawet na astronomicznych odległościach mierzonych w milionach lat świetlnych. Elf w tej postaci był jednak duchem, który nie może wchodzić w interakcję z odwiedzanym światem. Owszem, podstawy bytności astralnej były podobne do życia w ciele, nadal trzeba było chodzić a elf nie przenikał przez grunt pod nogami, czy nie przechodził przez ściany, chociaż to drugie akurat dało się obejść po odpowiednich sterowanych medytacjach. Niemożliwe było jednak dotykanie żywych stworzeń oraz przedmiotów znalezionych podczas eksploracji obcej planety. I tutaj żaden trening już nie pomagał. Tak po prostu działał astral. Było się duchem i już. Dlatego zresztą główną gałęzią magii studiowanej i praktykowanej przez adeptów podróży astralnych była ontologia, magia tworzenia. Dzięki niej problemy takie jak na przykład podnoszenie próbek do badań czy same badania można było wykonać bez większych kłopotów. Od wystarczyło wyczarować coś, co zrobi za nas pracę. Tak było od zawsze, tak działali wszyscy. Teraz jednak okazało się, że możliwe jest otwarcie tej szafy tak, jakby było się tu ciałem, nie duchem. W sumie ma to sens! stwierdziła Lejlani ze wzrokiem wciąż wbitym w drzwi szafy. Jak to? zdziwiła się Elanor. Ten stwór, ten, który zaatakował zawahała się zabił Fejdora. On mógł nas dotknąć. Nie miał z tym najmniejszego problemu. Wygląda więc na to, że na Cynei formy astralne mogą wchodzić w interakcję z otoczeniem. Po prostu. Powinnyśmy to zaraportować Wamirowi. Elanor już przymykała oczy, by skupić się na wywołaniu dyrektora misji, gdy Lejlani jej przerwała. Poczekaj, powiedziała. Dajmy sobie jeszcze chwilę na zbadanie tej sytuacji. Możemy na przykład sprawdzić, co w zasadzie jest w tej szafie. Sięgnęła ręką do środka i z jednej z półek wyciągnęła coś, co przypominało zbindowany plik kartek. Tak to definitywnie był papier, tylko jakby zrobiony z innego materiału. Bardziej śliski i delikatniejszy niż to, co mieli na ojczystej planecie, EI. Lejlani otworzyła znalezisko i uchyliła pierwszą stronę. Momentalnie zdała sobie sprawę z tego, że to nie koniec niespodzianek. W środku znaleziska był napis. Definitywnie napis. O tym, że kiedyś żyła na cynnej rozumna cywilizacja, wiedzieli już od dawna, w zasadzie jeszcze przed startem misji. A gdy tylko tu dotarli, to ślady zabudowań odkrył sam Fejdor. Teraz jednak dwie podróżniczki miały się przekonać o skali rozwoju cywilizacji. A ta była nie z tej ziemi. Dosłownie. Eleanor? Lejlani przełknęła ślinę, jakby nagle zaczęła się czymś denerwować. Tu, to, to jest napis! On jest w staroelfickim! Jak to? Medyczka aż podskoczyła, nie kryjąc zaskoczenia. Faktycznie, był to język staroelficki. Wciąż nie do końca, bo czcionka, składnia i litery były jakby jakieś inne. Jakby była to wariacja na temat języka staroelfickiego. Trudna wariacja, należało od razu dodać, ale tytułowa strona była na tyle zwięzła, że Lejani zdołała odszyfrować napis bez potrzeby długiego analizowania go ani użycia pomocy naukowych. Była jednocześnie pewna, że aby odszyfrować całość dokumentu, już czas i pomocy naukowe będą niezbędne. A czuła, że będzie musiała odszyfrować to, co jest w środku. Tytuł bowiem brzmiał. Instrukcja obsługi. Przewracały kolejne kartki, uderzyły ich kolumny tekstu, którego nie rozumiały oraz powklejane gdzie niegdzie szkice i ilustracje. Rozpoznały schemat budynku, w którym się znalazły i ze zdziwieniem odkryły, że kilkupiętrowy szpital ma więcej kondygnacji podziemnych niż tych ponad gruntem. Najprawdopodobniej też nie był to żaden szpital, tylko coś w stylu ośrodka badawczego. Widziały, że na ostatnim, zakopanym głęboko w ziemi piętrze nie zaznaczono planów, tylko zamalowano korytarze na czarno. Zupełnie jakby ktoś chciał ukryć to, co się tam znajdowało. Wyszły z pomieszczenia i wróciły do głównego korytarza z zamysłem ściągnięcia z góry amaranta. Już idąc w stronę schodów, obie podskórnie zdawały sobie sprawę, że coś jest nie tak. Pomimo, że ich myśli krążyły wokół tajemniczego odkrycia, obie zorientowały się, że nie słyszą już grzmotów i wybuchów dobiegających z czarującego na dachu młodzika. Zamiast tego dochodziły do nich coraz głośniejsze dźwięki przyspieszonego oddechu. To amarant zbiegał z góry. Szybko! zawołał. Uciekamy za mną! Przebiegł pomiędzy elfkami, nie oglądając się za sobą. W tyle zostawił nie tylko je, ale i drzwi wejściowe do budynku. W tyle zostawił nie tylko je, ale i drzwi wejściowe do budynku. Drzwi, które teraz otworzyły się z hukiem. Na zewnątrz były stwory podobne do tego, który zaatakował ich na skraju miasta. Nie dwa, nie trzy, ale całe gromady. Przez otwór w drzwiach nie było widać nic poza kolejnymi ciałami obcych, kotłujących się w chęci dostania się do środka. Teraz im się udało. Teraz te pierwsze zaczynały już biec w stronę astralonautów. Chodu! krzyknęła Leilani i zagarnęła Elanor do biegu. Uciekały, goniąc za amarantem, który zgrabnie skręcał w coraz mniejsze i węższe korytarze w lewo, w prawo, znowu w prawo i znów w lewo. To na nic. Za elfami nadal podążał narastający dźwięk sapiącej, dyszącej i diablo szybkiej pogoni obcych stworzeń. Żaden z elfów nawet za siebie nie spojrzał, ale wiedzieli, że ich życie wisi na włosku, bo mogą być lada moment dogonieni. Tutaj za mną! krzyknął nagle wysunięty naprzód Amarant, po czym nastawiając bark otoczony astralną zbroją, wbiegł na zamknięte drzwi i je wyważył. Chwilę potem do małego pomieszczenia za drzwiami wpadły Leilani i Elanor. Amarant szybko zamknął przejście za elfkami i zablokował je, przewracając stojącą obok białą, metalową szafę, która uniemożliwiła ponowne otwarcie drzwi. Chwilę potem słychać było napierający z zewnątrz tłum obcych. Nie zważając na to, Amarant przeszedł na drugi koniec pomieszczenia, gdzie na ścianie widniały kolejne, tym razem rozsuwane drzwiczki. Przez myśl Leilani Przeszło, że lepszym określeniem byłoby okiennice z uwagi na niewielki rozmiar otworu. Ale gdy amarant złapał i rozepchnął oboje skrzydeł, okazało się, że po drugiej stronie nie ma wyjścia na zewnątrz. Jest czarna dziura z dwoma zwisającymi w środku sznurami. Dalej wskakujcie do środka! poinstruował amarant, a one nawet nie miały czasu, by zastanowić się, co robią. Eleanor pierwsza przeszła przez otwór, złapała się liny i zawisła, spojrzała w górę. Tu jest jakaś blokada, nie wejdziemy na górę, oznajmiła. To schuć na dół, warknął Amarant. Leylani, teraz ty dajesz. Leylani posłusznie wpełzła przez otwór i jedną ręką chwyciła się ostatniej wolnej liny. W drugiej ręce trzymała znalezioną instrukcję, której mocno nie chciała zgubić. Gdy jednak odepchnęła się od brzegu, by zawisnąć na linię, okazało się, że jej chwyt nie jest aż tak silny. Zakołysała się i straciła równowagę. Instynktownie wypuściła z ręki plik zbindowanych notatek, by chwycić się liny oburącz. Kartki poleciały w ciemność, na sam dół. Musimy je odzyskać, Lejla dała znać Eleanor, po czym zaczęła nieco nieudolnie opuszczać się na linię. W ten sposób zrobiła też miejsce dla amaranta, który skorzystał z okazji i uczepił się liny w miejscu, gdzie przed chwilą była pisarka. Na górze kotłował się tłum stworów, a elfy uciekały linami w dół. W pewnym momencie, gdy było już pewne, że horda nie podąża za nimi, Elanor zatrzymała się. Wraz z nią zatrzymała się też pozostała dwójka. Co się stało, dlaczego stoimy? Zapytał amarant. Zdałam sobie z czegoś sprawę, zaczęła Elanor, wpatrując się w martwy punkt przed sobą. Skąd wiedziałeś, gdzie masz iść? Lejlani o mało nie puściła się liny i aż zawyła z szoku. Nagle dotarło do niej to, na co powinna zwrócić uwagę już wcześniej, ale była zaprzątnięta instrukcją obsługi. Nie zważyła, że to amarant poprowadził je przez drogę ucieczki. Mało tego wyglądało właśnie tak, jak gdyby z jakiegoś powodu doskonale wiedział, gdzie ma się kierować i co robić. Dobra, westchnął elf i tak jesteście na to zbyt podejrzliwe. Znałem drogę, bo byłem już tu wcześniej, dobra? Byłem już na cynnej.